Dzisiaj porozmawiam z Tobą o czasie egzaminów. To takie momenty w Twoim życiu, gdy tracisz tą fascynację i inspirację. Pojawiają się wątpliwości w siebie, wątpliwości w Twoje marzenia, brak wiary, że coś naprawdę może się udać. Znasz te chwile, gdy nie wiadomo skąd nadciągają czarne burzowe chmury i przykrywają wszystko. To jest takie symboliczne, bo dokładnie dzisiaj spotykamy się na naszej 121. ceremonii i takie właśnie czarne chmury nadciągnęły nie wiadomo skąd. Czarne chmury, problemy, trudności, bariery. Mamy wrażenie, że są one nie do pokonania. Jedna sytuacja wywołuje następną i kolejną, i znów staje się prawdą to przysłowie, że nieszczęścia chodzą parami. Takie momenty, gdzie może uśmiechasz się do innych, ale w rzeczywistości masz ochotę tylko schować się w kąciku i sobie popłakać. Spotykasz się ze znajomymi, porównujesz się do innych i masz wrażenie, że wszyscy mają lepiej niż ty. Takie ciemne myśli pojawiają się nie wiadomo skąd. I w takim momencie, momencie egzaminu, jest tak ważne, by wiedzieć, jak iść dalej. Bo z przyzwyczajenia, z tych wszystkich wzorów i tradycji, które zapisane są w nas, w naszym kodzie krwi, reagujemy dokładnie inaczej, niż powinniśmy. Przechodzimy na terytorium mroku i stajemy się zabawką w rękach istot ciemności. Dzisiaj jednak na naszej 121. ceremonii otrzymasz dokładne wskazówki, co robić w takim momencie, gdy staniesz przed kolejnym życiowym egzaminem. Egzaminem, gdzie należy wykazać się całą mądrością, wiedzą, którą masz w sobie, która również wynika z naszych wszystkich poprzednich spotkań i która pomoże Ci z lekkością i radością zdać ten egzamin, przejść dalej do nowego czasu, nowego okresu i jakości Twojego życia. Egzamin życiowy jest dokładnie takim samym egzaminem jak ty, które znasz ze szkoły czy ze studiów. Uczysz się, przygotowujesz i tak również ty masz za sobą te wszystkie tygodnie, te wszystkie miesiące nauki i przygotowań. I później stajesz przed egzaminem. Wykazujesz się twoją wiedzą, twoją mądrością, twoim doświadczeniem, zdajesz ten egzamin i przechodzisz dalej do czegoś nowego i pięknego, a ten stary czas zostaje już za tobą. Jeżeli nie zdasz tego egzaminu, to wracasz do tego poprzedniego czasu i musisz znów powtórzyć sobie całą tą wiedzę, by po raz kolejny stanąć przed egzaminem. I dokładnie tak samo egzaminy życiowe. One funkcjonują według tych samych zasad. W pewnym momencie i czasami tym najmniej oczekiwanym momencie stajesz przed kolejnym takim właśnie życiowym egzaminem. I tak jak w życiu normalnym, naturalnym, materialnym, szkolnym czy czasu studiów, przecież nie uciekasz wtedy do mysiej dziury i nie płaczesz w kąciku, tylko stajesz przed egzaminem i wykazujesz się wiedzą z nadzieją, że zdasz ten egzamin i pójdziesz dalej. A my, według naszych programów, zwykliśmy właśnie w takim momencie rezygnować, wycofywać się i nie przystępujemy do tego życiowego egzaminu. I potem dziwimy się, że nasze życie wygląda tak samo jak wcześniej i że jakoś nic się nie zmienia. Jeżeli nie przystąpimy do tego życiowego egzaminu, to tak jak i w życiu szkolnym, wracamy do tej poprzedniej klasy i powtarzamy cały rok. Dlatego, jeżeli w Twoim życiu jeszcze Twoje marzenia, jeszcze Twoje pragnienia nie są rzeczywistością, to zadaj sobie pytanie, czy może nie stawiłaś się i nie stawiłeś do kolejnego życiowego egzaminu ze strachu, niepewności, czy rzeczywiście dasz radę. Jeżeli coś takiego miało miejsce,
to było to już po raz ostatni. Gdy pojawi się kolejny życiowy egzamin z tymi wskazówkami, z tymi przesłaniami, z tymi radami, które daje Ci dzisiaj Siła Wyższa poprzez nasze 121 spotkanie, z lekkością i radością odpowiesz na pytania egzaminatorów, rozwiążesz zadanie, znajdziesz odpowiedzi na każde pytanie i rozwikłasz każdą zagadkę.